Witam Państwa w kolejnym odcinku naszej serii, w której poruszamy zagadnienia związane z robotami przemysłowymi i możliwościami ich zastosowania w przemyśle. Dzisiaj powiemy sobie troszeczkę więcej na temat tego, jak roboty radzą sobie w zadaniach, w których generowany jest kontakt, występuje pewna siła fizyczna między samym robotem i jego narzędziem, a otaczającymi go elementami. Taka sytuacja ma miejsce choćby w przypadku montażu, obróbki powierzchniowej realizowanej przez robota lub niektórych procesach paletyzacji i pakowania. Zapraszam. Zatrzymajmy się na moment przy tym ostatnim rodzaju aplikacji, które wymieniłem, to znaczy przy montażu. I tutaj niezależnie, czy mówimy o samochodach, czy ich podzespołach, czy o elementach kadłubów statków czy samolotów, lub też o mniejszych przedmiotach codziennego użytku, na przykład telefonach komórkowych, laptopach, tabletach. Wszystkie tego typu produkty przechodzą w pewnym momencie etap montażu. Jako montaż rozumiem tutaj łączenie mniejszych części, tworzących później gotowe podzespoły. I operacje montażowe to mogą być operacje zgrzewania, nitowania, wciskania, skręcania. To jeszcze zależy od tego, czy tworzymy połączenia rozłączne czy nierozłączne. Wraz z rozwojem technologii produkcji i jakości stosowanych materiałów podniosły się również zdolności produkcyjne na świecie i jakość finalnych wyrobów. Z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że klienci na rynku są coraz bardziej wymagający. Jeżeli na przykład chciałbym kupić telefon komórkowy, to chcę mieć absolutną pewność, że jakość jego wykonania nie pozostawia wiele do życzenia i będzie służył mi przez długie lata. Zakłady produkcyjne chcą więc produkować coraz wydajniej, coraz szybciej, podnosząc przy tym jakość swoich produktów, by zachować konkurencyjność. Myślę, że tutaj już staje się jasna odpowiedź na pytanie, po co do tego typu aplikacji stosujemy roboty. Dzięki ich powtarzalności, precyzji, stabilności wykonywanych procesów, przewidywalności, te procesy montażowe, które wymieniłem wcześniej, mogą być jeszcze bardziej udoskonalane, odciążając przy tym człowieka. Obszar montażu jest jednym z głównych pól zastosowania robotów przemysłowych, co wynika z tego, że są to przeważnie duże serie powtarzających się detali i ma też odniesienie do człowieka, ponieważ są to przeważnie czynności monotonne, wymagające jednocześnie bardzo wysokiej precyzji. Ale to jeszcze nie wszystko. Dzisiaj naturalną rzeczą jest zastosowanie robotów do tego typu zadań i dzisiaj tak naprawdę nikogo już to nie dziwi. Realizowanie przez robota zaprogramowanego wcześniej przez programistę zadania jest sprawą jak najbardziej uzasadnioną i naturalną. Dzisiaj tak naprawdę od robotów wymaga się już czegoś więcej. Czegoś więcej to znaczy elastyczności, szybkiego przystosowania się samodzielnego do zmiennych warunków otoczenia oraz podejmowania własnych autonomicznych, prawidłowych decyzji. W odpowiedzi na tak postawione wymagania, stawiane robotom przemysłowym, chciałbym dzisiaj Państwu zaprezentować trzy propozycje od firmy Fanuc, które mogą pomóc w rozwiązaniu tego typu problemów. Będzie to pakiet TouchSkip, pakiet SoftFlow oraz czujnik siły i momentu Fanuc Force Sensor. Pakiet TouchSkip to jest pierwsza z tych propozycji, o których dzisiaj chcieliśmy Państwu powiedzieć. Tłumacząc tą nazwę dosłownie z języka angielskiego, mamy już mniej więcej wyobrażenie tego, jak ta funkcja można działać. TouchSkip, czyli reakcja na dotyk, tak naprawdę dajemy robotowi zmysł dotyku, czyli na podstawie tego, czy robot dotknął czegoś, czy nie, czy wykrył kontakt, czy nie, może podejmować pewne działania i pewne akcje. Spójrzmy sobie na takie przykładowe stanowisko i aplikację, jaką tutaj mamy. Wyobraźmy sobie, że jest to większy element jakiegoś podzespołu, w którym należy zmontować takie mniejsze elementy przykładowe, które tutaj mamy w takim cylindrycznym kształcie. W takim standardowym podejściu mielibyśmy sytuację, w której robot jest zaprogramowany w taki sposób, aby zrealizować prosty ruch pobierania detali i ich montażu w dedykowane, przeznaczone, zaprogramowane również wcześniej miejsca. I mogłoby to wyglądać mniej więcej w taki sposób. Bardzo prosta operacja, którą ja tutaj odpalam w trybie ręcznym oczywiście, cały czas kontrolując ruchy robota. Więc nie jest to nic jakby nadzwyczajnego. Jest to zwykły, standardowy, napisany wcześniej program, aby to zaprezentować.
Natomiast proszę sobie wyobrazić, co się stanie, gdyby z jakiegoś względu w tych miejscach, gdzie mamy zmontować te mniejsze części, znalazła się jakaś przeszkoda. Jakaś przeszkoda mechaniczna lub gdyby ta większa część nie była spozycjonowana, to znaczy przy kolejnych próbach nie znajdowała się dokładnie w takim położeniu, tylko mogłaby delikatnie przesuwać się w lewą lub prawą stronę, czy też do góry, do dołu. Na przykład zasymulujmy sobie coś takiego, to znaczy podłóżmy tutaj jakieś przeszkody robotowi, o których on tak naprawdę nie wie, mówiąc w cudzysłowie, to znaczy nie widzi ich, nie ma tutaj zamontowanej kamery, nie ma żadnego systemu wizyjnego. Co się wówczas dzieje? Jeżeli uruchomimy ten sam program, to wtedy zobaczymy, że robot pobiera część, próbuje ją odłożyć w to samo miejsce, które pokazaliśmy przed momentem i wówczas przy próbie odkładania robot w pewnym momencie czuje, to znaczy potrafi dotknąć część i czuje, że wystąpił jakiś problem, że jest jakaś przeszkoda. Wtedy jest w stanie, tak jak Państwo tutaj widzicie, zareagować, w odpowiednim momencie przerwać swój ruch, czy to będzie taka regularna przeszkoda, czy to będzie coś większego. Zatrzymamy go tutaj na chwileczkę. Jeżeli będziemy mieli nawet taką sytuację, to proszę zobaczyć, przy kolejnej próbie robot również wykryje kontakt, zreaguje, stwierdzi, że nie może dalej kontynuować tego ruchu, ponieważ mogłoby to być niebezpieczne. Ta funkcja touch skip, ona pokazuje tak naprawdę rozszerzoną funkcjonalność robota, która polega na właśnie tym zmyśle dotyku. Czyli tak naprawdę zostawiamy robotowi decyzję, kiedy ma przerwać zaprogramowany ruch, aby było bezpiecznie. I tutaj właśnie dochodzimy do sedna sprawy, ponieważ to robot w prawidłowy sposób potrafi ocenić sytuację, potrafi zdecydować, kiedy przerywa swój ruch. Jesteśmy całkowicie bezpieczni, że nasze narzędzie, sam robot oraz detale, które chcemy przenosić, czy też otoczenie, peryferia robota, że one są bezpieczne, ponieważ robot nie pomyli się w żadnym przypadku, nie ma takiej możliwości. Mamy gwarancję, że z jednej strony to, co wspomniałem przed chwilą, jest bezpieczne, a z drugiej strony, że nasze operacje są precyzyjnie i prawidłowo wykonywane. To znaczy, że detal jest umieszczany za każdym razem tam, gdzie powinien być, że ruch nie jest przerywany zbyt wcześnie, czyli detal jest zbyt luźno, nieprawidłowo zmontowany, a z drugiej strony, że detal nie jest wciśnięty zbyt mocno w miejsce, w którym nie powinien się znaleźć. Czyli zyskujemy z drugiej strony, oprócz tego bezpieczeństwa, gwarancję poprawności wykonanego montażu. Kolejnym pakietem, jaki chciałem dzisiaj Państwu zaprezentować, jest pakiet SoftFloat. Pakiet SoftFloat również, jeżeli przetłumaczymy nazwę bezpośrednio z języka angielskiego, może dawać już pewne wyobrażenie. Soft, miękki, czyli uelastycznianie, czy zmiękczanie, mówiąc kolokwialnie, osi robota. Sprawa polega na tym, że jeżeli robot jest w trakcie realizacji zadań dotyczących montażu, czy też umieszczaniu pewnych detali w uchwycie, czy też w klampie maszyny, to między samym ramieniem robota a peryferiami mogą wystąpić pewnego rodzaju naprężenia i mogą na jego chwytach oddziaływać siły zewnętrzne. Gdybyśmy mieli na przykład zadanie polegające na umieszczenie takiego wałka w otworze, to zazwyczaj jest to prosty ruch robota polegający na otworzeniu zaprogramowanej wcześniej trajektorii. Gdyby natomiast miało się okazać, że ta część, w której umieszczamy wałek, jest niedokładnie spozycjonowana, może się znów przesuwać kilka milimetrów w którymkolwiek kierunku, to wówczas robot przy tym ruchu, napotykając na krawędź otworu, jest w stanie do pewnego stopnia elastycznie dopasować położenie swoich osi, aby montaż nadal przebiegł prawidłowo. Sprawdźmy sobie to na przygotowanym programie demonstracyjnym. Znów odpalimy robota w trybie uczenia, w sposób kontrolowany i bezpieczny, czyli uruchamiamy program w trybie ręcznym. Robot wycofuje się do pewnej pozycji referencyjnej, ustawia się w pozycji demonstracyjnej do montażu i w tym momencie uruchamia funkcję SoftFloat. I tutaj widać, że jestem w stanie przepchnąć go delikatnie, to znaczy robot poddaje się sile zewnętrznej i z tej nowej pozycji, w której znalazł się po tym przepchnięciu, kontynuuje swój program.
Mamy tutaj przykład aplikacji, w której pokazujemy obróbkę krawędziową detalu. Mamy tutaj przykład gratowania. W tej właśnie aplikacji bardzo przydała nam się funkcja SoftFloat. Za chwilkę będę w stanie pokazać Państwu dokładniej, jaka jest konkretnie rola tej funkcji w tym zadaniu. W każdym razie w pierwszym etapie robot będzie pobierał detale, które znajdują się z jego lewej strony i będzie umieszczał te detale w tym uchwycie trójpalczastym, w tej klampie, której zadaniem jest przytrzymanie detalu w trakcie obróbki. Będzie to wyglądało mniej więcej w ten sposób. Jeżeli uruchomimy sobie program, to w pierwszym kroku zobaczymy, że robot próbuje sięgnąć po detal. Chwyta pierwszy detal, który ma spozycjonowany, ma go tutaj ustawiony i zbliża się do klampy. Ustawia się nad klampą, wykonuje ruch, aby do niej dojechać. W tym momencie musi nastąpić przechwyt detalu, to znaczy po odłożeniu go do końca klampa, która przechwytuje detal, musi się zamknąć. Dopiero wówczas robot może zwolnić swoim chwytakiem detal. To jest najbardziej newralgiczny moment przy przekazywaniu części od robota do jakiejś klampy zewnętrznej, ponieważ nie trudno sobie tutaj wyobrazić, że w momencie, gdy klampa się zamyka, na nadgarstek robota i na jego osie mogą być generowane pewne naprężenia. Szczególnie w momencie, gdy kolejne detale nie są wykonane idealnie, to znaczy kiedy ich wymiary mogą się troszeczkę różnić, detal może się znajdować minimalnie z lewej lub z prawej strony osi centralnej klampy. W idealnym przypadku klampa zamykając się po prostu przejmie detal i nie będzie żadnych naprężeń. Jeżeli jednak detal będzie minimalnie przesunięty w lewo lub w prawo, wówczas robot, można powiedzieć, otrzyma pewnego rodzaju cios na swój nadgarstek, poczuje naprężenie, z którym może sobie poradzić właśnie dzięki funkcji SoftFloat. W tym przypadku spowoduje, że robot po załączeniu elastyczności swoich osi podda się sile zewnętrznej, czyli można powiedzieć, pozwoli się przepchnąć, dostosuje swoją trajektorię ruchu do tej właśnie siły, która zostanie wygenerowana od uchwytu, od klampy. Nie będzie stawiał oporu, czyli znów zapewnia bezpieczeństwo samego siebie, to znaczy te naprężenia zostają zredukowane, zniwelowane, nie ma żadnego ryzyka w stosunku do robota, nie ma również ryzyka, jesteśmy całkowicie pewni, że bezpieczny jest detal, to znaczy detal, ponieważ znów zostanie zredukowana ta siła zewnętrzna, detal będzie prawidłowo umieszczony w centralnym punkcie klampy, tam gdzie powinien się znaleźć przed obróbką. Ostatnim, najbardziej rozbudowanym pakietem, jaki chcieliśmy dzisiaj Państwu pokazać, jest czujnik siły i momentu Fanuc Force Sensor. Czujnik siły, który również prezentujemy tutaj na tym stanowisku i który za chwileczkę pokażemy trochę dokładniej, spełnia się zarówno w aplikacjach montażu, jak i obróbki detali, co będziemy właśnie tutaj prezentować. Czujnik siły mierzy bezpośrednio siłę wzdłuż trzech osi i momenty wokół tych osi. Jest w stanie nie tylko, tak jak w przypadku funkcji SoftFloat, dostosowywać się do siły zewnętrznej, do warunków otoczenia, ale jest w stanie aktywnie, samodzielnie zadawać tą siłę i kontrolować w dużo większym stopniu to, czy operacja została wykonana poprawnie, czy też nie. Jeżeli wrócimy znów do przykładu z tym wałkiem i z otworem, wówczas nie tylko przy takiej sytuacji robot będzie w stanie dostosować się do otworu, ale również jeżeli ta pomyłka czy niedokładność pozycjonowania detalu montowanego będzie duża, czujnik siły będzie w stanie samodzielnie szukać tego otworu po obwodzie, będzie w stanie zmieniać wartości swoich kątów na nadgarstku lub podejmować kilka prób dojazdu, mierząc cały czas i kontrolując, czy operacja została już wykonana poprawnie, czy nie. Będzie w stanie wykonać kilka podejść. Dopiero jeżeli stwierdzi, że trafił na otwór, zacznie z kontrolą stałą docisku umieszczać otwór w wałku i dopiero kiedy stwierdzi, że już osiągnął zadaną głębokość, da zielone światło i powie, że operacja jest wykonana poprawnie. Z drugiej strony czujnik siły, znów w odróżnieniu od pozostałych funkcji, które dzisiaj poruszaliśmy, może być stosowany w operacjach obróbki po krawędzi czy też obróbki powierzchniowej. Jeżeli wyobrazimy sobie, że to jest narzędzie robota, a to jest obrabiany detal, na którym ma być przeprowadzona operacja gratowania, to wówczas
niezależnie od orientacji narzędzia, niezależnie od jego ułożenia względem krawędzi detalu, możemy stwierdzić, że zawsze nas interesuje, aby robot zadawał na przykład 95 czy 112 N prostopadle do krawędzi. Reszta jest obliczana i nadzorowana automatycznie przez robota i on dba o to, aby taka siła była tutaj utrzymana. Znów można sobie zadać pytanie, co nam to daje. No tutaj nie trudno jakby odpowiedzieć w ten sposób, że jakość kontrolowania tych parametrów procesowych wpływa później bezpośrednio na jakość wykonanego produktu, więc zyskujemy tutaj pewność, że stale ten proces jest kontrolowany i monitorowany online przez robota. W każdym momencie próbkowania mamy pewność, że robot dociska z odpowiednią siłą i że dostajemy finalnie gotowy, poprawnie obrobiony detal. Zobaczmy sobie na przykładzie naszej aplikacji, jak to będzie wyglądało w praktyce. W dzisiejszym odcinku poruszyliśmy sobie zagadnienia związane z funkcją TouchSkip, SoftFloat oraz Fanuc Force Sensor, które wspomagają m.in. aplikacje montażu, obróbki detali. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, w których będziemy omawiać i testować kolejne pakiety i rozszerzenia funkcjonalności naszych robotów.